Chciałbym Państwu przedstawić koncepcję takiego studium podyplomowego, narzędzia i techniki wirtualnej edukacji, które to studium jest przygotowywane przez zespół ludzi z Politechniki, ośrodka kształcenia na odległość. Zostało to studium otwarte przy Wydziale Elektroniki. Kierownikiem tego studium jest pani dr Elżbieta Piwowarska. I króciutko powiem Państwu, co to jest i jak to wygląda. Otóż te nasze doświadczenia, które mamy już zebrane w ciągu kilku lat, które prezentowaliśmy w rozmaitych miejscach, doprowadziło to do tego, że pewne środowiska złożyły takie zapotrzebowanie na stworzenie studium podyplomowego, które by uczyło ludzi nie tyle korzystania z tego, ile przygotowania tego typu studiów, kursów itd., itd. Bardzo wiele o tym mówią producenci platform edukacyjnych i w zasadzie jak się słucha producentów platform edukacyjnych, to wystarczy kupić platformę i cała reszta jest gotowa do zrobienia. Wszystko całe jest, jest tam generalnie wszystko, no ale jednak to musi być i obsługiwane i nie chodzi tylko o to, żeby to było obsługiwane, ale to naczynie musi być napełnione w odpowiedni sposób. Stąd właśnie ta koncepcja, aby przygotować studium, które w ciągu roku doprowadziłoby ludzi do pewnej wiedzy, umiejętności, jak przygotować, jak posługiwać się tymi wszystkimi narzędziami. Po krótkim wprowadzeniu szybko przypomnę narzędzia wirtualnej edukacji, już o tym mówiłem. Potem przedstawię takie trzy podstawowe grupy przedmiotów, jako takie trzy działy wiedzy, którą tu umieściliśmy. Co to jest praca dyplomowa, jak wygląda podział roku, bo to jest też taki troszeczkę eksperymentalne potraktowanie roku akademickiego. No więc kształcenie na odległość, to wszyscy już mówiliśmy, co to jest takiego. I generalnie jest to model wymarzony w systemie kształcenia ustawicznego, czyli w systemie kształcenia ludzi pracujących, zajętych w rozmaity sposób. Generalnie oczywiście jest to fragment kształcenia przez całe życie. Wirtualna edukacja, rozmaite znowu terminy tutaj, czy treści w tym terminie są przyjmowane, ale generalnie chodzi nam o model, w którym internet jest fundamentalnym narzędziem, czy z użyciem telefonu komórkowego, czy nie, to już jest inna historia. No, kształcenie mieszane, ten termin oczywiście też tutaj był już doskonale wielokrotnie omówiony i wprowadzony. Proszę Państwa, to jest taki rysunek, który pokazuje, jak w tej technice blended learning, lekcja w klasie po jednej stronie, a całkowicie zelektronizowana edukacja po drugiej stronie, jak na tej osi, w rozmaitym miejscu naszego życia, jakie jest nasycenie obu technikami. Otóż tam na końcu, tam gdzie mówimy o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, a jeszcze przed tym o kształceniu ustawicznym, to nasycenie, to elektronizacja edukacji jest bardzo silna. Oczywiście w przedszkolu model dzieci wpatrzonych w panią jest dominujący. To jest oczywiście rysunek, który już też pokazywałem. Pokazuje to wszystkie narzędzia, o których w takim modelu edukacji, elektronicznej edukacji powinniśmy mówić. Czyli mówimy i o komputerach, i o oprogramowaniu, które jest używane. Mówimy o laboratorium, mówimy o bibliotece, o banku kursów, sposobie przygotowania kursów, o technice prowadzenia przedmiotu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te elementy i wiedza o tym powinny się w takim programie studium podyplomowego zmieścić. Więc komputer, internet, podręcznik elektroniczny, portal internetowy, wirtualne laboratorium i kontakt wykładowca-student. O tym wszystkim powinniśmy do studium podyplomowego prowadzić odpowiednie przedmioty i dać odpowiednią wiedzę i odpowiednie ćwiczenia. Taka jest podstawa tego naszego podejścia do programu studium, które jest oczywiście interdyscyplinarne i o dosyć eksperymentalnym programie. Na końcu pedagogika
mimo że na końcu to jednak oczywiście bardzo ważny element. Chociaż nie za wielu pedagogów zajmuje się tą edukacją, tego typu edukacją na odległość, z użyciem tych wszystkich narzędzi i tutaj czasami musimy bazować na własnych doświadczeniach, ewentualnie literaturze. Szkoły pedagogiczne jakoś dziwnie, niechętnie biorą się za to. Trzy grupy przedmiotów przygotowaliśmy, mianowicie, przepraszam, cztery grupy. Podstawy informatyki, techniki multimediów, narzędzia kształcenia i aspekty pedagogiczne. Takie mniej więcej grupy zostały przygotowane. Praca dyplomowa na koniec jest robiona i w podstawach informatyki będziemy oferowali te pięć przedmiotów, z tym, że trzy pierwsze to będą obowiązkowe. Natomiast jeden z dwóch potem może być wybrany w zależności od tego, kto chciałby się w czym specjalizować, prawda? Bądź bazy danych, bądź sieci komputerowe. Używamy tu podręczników, które są na normalnych studiach przygotowane do normalnych studiów, natomiast o okrojonym programie i okrojonych wymaganiach. Czyli uznaliśmy po namyśle, że te rzeczy będą oferowane, te przedmioty. Podstawa użytkowania komputerów jest to bardzo podstawowy przedmiot i może być przez wielu ludzi przyjęty jako już zapoznany. To znaczy wiem wystarczająco dużo, zamiast tego wezmę oba przedmioty obieralnie. Proszę bardzo, jest taka opcja też możliwa. Czyli od razu wystartujemy od przedmiotu drugiego i zrobimy wszystkie cztery do końca. Prawda? Techniki multimediów. Tu mamy wstęp do inżynierii multimediów. Obszerny przedmiot, który jest w tej chwili z wielką starannością przez grupę specjalistów przygotowywany, który mówi o sposobie zapisu słowa, tekstu, jak to się rejestruje, kompresuje głosu, transmisji głosu, kompresji głosu i tak dalej, obrazu, połączenia obrazu z głosem. To wszystko będzie w tym przedmiocie mniej zmieszczone i wprowadzone. Duży, obfity przedmiot. Dalej przedmiot narzędzia i techniki internetu wraz z projektem. Pełnosemestralny przedmiot. Połowa to jest właśnie projekt. Ten przedmiot właściwie dosłownie z pół roku na pół roku zmienia swój kształt. Co pół roku osoby prowadzące i tutaj dr Nowak, który przygotował pierwszą wersję programu i podręcznika, wprowadza nowe elementy wraz z zespołem, także jest to przedmiot robiony właściwie w biegu cały czas. Tygodniowy zjazd w ramach tego studium jest przewidywany, gdzie wszyscy przyjadą i techniki kształcenia przez internet, tam będziemy, odpowiedni program zostanie przygotowany. Narzędzia kształcenia to jest zestaw przedmiotów rozmaitych, niedużych przedmiotów, które mówią najpierw o technice prezentacji, o podręczniku wirtualnym, o portalu edukacyjnym, o grafice komputerowej, internetowej i do wyboru z laboratorium wirtualnym. Takie pięć przedmiotów będzie tutaj w ramach tego przygotowane. W ramach aspektów pedagogicznych, technika prowadzenia przedmiotu na odległość i pedagogiczne aspekty kształcenia na odległość. Takie dwa przedmioty damy. No, być może na życzenie słuchaczy oba mogą być wzięte, prawda? Jest pewna elastyczność w programie. Może ta elastyczność być większa niż w tym momencie myślimy o tym. Praca dyplomowa to jest przygotowanie jakiegoś projektu. Bądź to będzie projekt prowadzenia przedmiotu, bądź specjalnych animacji do jakichś lekcji, bądź wreszcie witryna przedmiotu, czy szkielet jakiegoś portalu edukacyjnego. Będziemy to robili, zaraz Państwo zobaczycie, w piątym półsemestrze. Udało nam się podzielić całość na pięć ćwiartek. W piątej ćwiartce to będzie robione. Będzie seminarium dyplomowe i praca dyplomowa będzie po mniej więcej 12 miesiącach prezentowana i broniona oczywiście systemem seminaryjnym. Wprowadziliśmy dodatkową ćwiartkę, piątą ćwiartkę właśnie latem, w lipcu, sierpniu i kawałku września. Tam będzie głównie przygotowanie pracy dyplomowej, seminarium dyplomowe, konsultacje i ten tygodniowy zjazd.
Czyli normalnie rok akademicki jest, tak jak w oknie, podzielony na 4 razy 10, to znaczy 8 plus 2, jak to w modelu Sprint jest. I ta piąta ćwiartka, piąty półsemestr, ćwiartka oczywiście w cudzysłowie, latem, w okresie wakacyjnym. Tak wygląda podział roku. Tak wyglądają punkty kredytowe dla poszczególnych grup przedmiotów obowiązkowych, obieralnych i przedmioty dyplomowe. Obieralnych mamy tutaj 10 punktów na 49, czyli mniej więcej 20%. No jeżeli odejmiemy dyplomowe, to jest 10 punktów na 40, 25%. Oczywiście każdy może wziąć dowolny przedmiot, który jest u nas oferowany i go studiować, zapisując się na taki przedmiot. Ale są to już przedmioty poza programem studiów. Razem, po rozmaitych wyważeniach, dyskusjach, przywiązywaniach rozmaitej wagi do przedmiotów, wyszło nam tego wszystkiego 49 punktów kredytowych, co odpowiada 490 godzinom zajęć. Rok akademicki to jest 60 punktów kredytowych dla studenta. Jak Państwo widzicie, jest to program dosyć intensywny, dosyć intensywny. No ale może tutaj za dużo daliśmy pewnej wiedzy. Myślimy tak, że mogą tu przychodzić ludzie, którzy już zetknęli się sporo z informatyką i wiedzą już dużo na temat i komputera, i oprogramowania, i coś na temat e-edukacji. W związku z tym łatwiej będzie im pewne przedmioty robić i nie będzie to związane z jakimś tak ogromnym wysiłkiem, jakby to wynikało z 490 godzin pracy, bo tak to jest mniej więcej oszacowane. No ale taka jest nasza oferta. Podsumowanie byłoby takie, że ten model interdyscyplinarny został przygotowany w oparciu o nasze doświadczenia i naszą wiedzę w przygotowywaniu i prowadzeniu modelu asynchronicznego. Tu owszem, w przedmiocie inżynieria multimediów będziemy mówili o telewizji, o sposobie rejestracji i kompresji i tak dalej, o rozmaitych historiach, zapisie cyfrowym, analogowym. Dużo będzie na ten temat wiedzy, natomiast w ćwiczeniach praktycznych niestety nie. Program jest obszerny, ale uważamy, że będzie programem przyswajalnym i mamy w tej chwili, planujemy uruchomienie tego studium już w najbliższym roku akademickim, mniej więcej od 20 września. Informacje o studiach podyplomowych są tam przy rejestracji. Jak ktoś byłby ciekaw, szczegóły programowe są tam podane. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję.